Gli apostoli Pietro e Paolo Ta homilia Ojca Świętego Franciszka. Apostołowie Piotr i Paweł stają przed nami jako świadkowie. Niestrudzenie głosili, żyli na misji, pielgrzymując z ziemi Jezusa do Rzymu. Tutaj o nim zaświadczyli aż do końca, oddając swoje życie jako męczennicy. Jeśli udamy się do korzeni ich świadectwa, to odkryjemy, że są świadkami życia, świadkami przebaczenia, świadkami Jezusa. Świadkowie życia. A jednak ich życie nie było czyste i proste. Obydwaj mieli usposobienie bardzo religijne. Piotr, uczeń pierwszej godziny, Paweł, szczególnie wielki zapaleniec w zachowywaniu tradycji swoich przodków, ale popełnili ogromne błędy. Piotr doszedł do zaparcia się Pana, a Paweł do prześladowania Kościoła Bożego. Obydwaj zostali ujawnieni pytaniami Jezusa. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Piotr był zasmucony pytaniami Jezusa, Paweł zaślepiony jego słowami. Jezus powołał ich po imieniu i zmienił ich życie. A po tych wszystkich wydarzeniach ufał im, dwom skruszonym grzesznikom. Mógłby postawić sobie pytanie, dlaczego Pan nie da nam dwóch nieposzlekowanych świadków o czystej wierze, z nieskazitelnym życiem? Dlaczego Piotr, skoro był Jan? Dlaczego Paweł, a nie Barnaba? Jest w tym wspaniała nauka. Punktem wyjścia życia chrześcijańskiego nie jest bycie godnymi z tymi, którzy uważali siebie za wspaniałych. Pan mógłby uczynić bardzo niewiele. Kiedy uważamy się za lepszych od innych, to jest początek końca. Pan nie czyni cudów z ludźmi uważającymi siebie za sprawiedliwych, ale z tymi, którzy wiedzą, że są potrzebującymi. Nie pociągają go nasze umiejętności i nie dlatego nas kocha. Miłuje nas takimi, jakimi jesteśmy i szuka ludzi, którzy samym sobie nie wystarczają, ale są gotowi otworzyć przed Nim swoje serca. Takimi byli Piotr i Paweł, przejrzystymi wobec Boga. Piotr powiedział to natychmiast Jezusowi: jestem człowiek grzeszny. Paweł napisał, że jest najmniejszy ze wszystkich apostołów i nie godzin zwać się apostołem. W życiu zachowali tę pokorę do końca. Piotr ukrzyżowany głową w dół, ponieważ uważał, że nie jest godzien naśladować swego Pana. A Paweł? Paweł zawsze lubiący swoje imię, które oznacza mały, i zapomniawszy o tym, które otrzymał, gdy się urodził. Szaweł, Saul, miał imię pierwszego króla swego narodu. Zrozumieli, że świętość nie polega na wynoszeniu się, ale na uniżeniu się. Nie jest to wspinaczka w rankingach, ale każdego dnia powierzanie swojego ubóstwa Panu, który czyni wielkie rzeczy z pokornymi. Co było tajemnicą, która sprawiała, że szli naprzód w słabościach? To było przebaczenie Pana. Odkryjmy ich zatem jako świadków przebaczenia. W tych upadkach odkryli moc miłosierdzia Pana, które ich odrodziło. W Jego przebaczeniu znaleźli nieodparty pokój i radość. Z tym, czego się dopuścili, mogli przeżywać poczucie winy. Ileż razy Piotr przemyśliwał o swoim zaparciu się, ile skrupułów miał Paweł, który wyrządził zło tak wielu niewinnym. Po ludzku zawiedli, ale napotkali miłość większą od swych porażek. Przebaczenie tak silne, że leczące nawet ich poczucie winy. Tylko wtedy, gdy doświadczamy Bożego przebaczenia, naprawdę rodzimy się
na nowo. Stamtąd się zaczyna. Od przebaczenia tam też odnajdziemy w sobie i siebie w spowiedzi. Rinasciamo davvero. Da lì si riparte, dal perdono. Lì ritroviamo noi stessi, nella confessione dei nostri peccati. Świadkowie życia, świadkowie przebaczenia, Piotr i Paweł są przede wszystkim świadkami Jezusa. W dzisiejszej Ewangelii pyta on, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Odpowiedzi przywołują postacie z przeszłości, za Jana Chrzciciela, za Eliasza, jeszcze inny za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Ludzie nadzwyczajnych, ale wszyscy oni są martwi. Piotr odpowiada, Ty jesteś Mesjasz. Chrystus to Mesjasz. Jest to słowo, które nie wskazuje na przeszłość, ale na przyszłość. Mesjasz jest oczekiwany, jest nowością. Jest tym, który wnosi w świat namaszczenie Boga. Jezus nie jest przeszłością, ale teraźniejszością i przyszłością. Nie jest to osobistość odległa, która trzeba przypomnieć, ale ten, który był Piotr, mówi przez Ty. Ty jesteś Mesjasz. Non il già visto e la novità del futuro, non un ricordo del passato. Dunque, testimone. Chrystus to Mesjasz. Jest to słowo, które nie wskazuje na przeszłość, ale na przyszłość. Mesjasz jest oczekiwany, jest nowością, tym, który wnosi tę osobistą odległość, którą trzeba przypomnieć, ale ten, któremu Piotr mówi przez Ty. Dla świadka Jezus nie tyle jest postacią historyczną, ile osobą życia jest nowym, a nie zna historii Jezusa, ale ten, kto żyje historią miłości z Jezusem. Świadek bowiem w istocie ogłasza jedynie to, że Jezus żyje i jest tajemnicą życia. Rzeczywiście widzimy Piotra, który po tym, jak powiedział, Ty jesteś Mesjasz, dodaje Syn Boga żywego. Świadectwo rodzi się ze spotkania z żywym Jezusem. Również w centrum życia Pawła znajdujemy to samo słowo, które przepełnia serce Piotra – Chrystus. Paweł powtarza to w imię nieustannie, prawie 400 razy w swoich listach. Dla niego Chrystus nie tylko wzorem, przykładem, punktem odniesienia jest życiem. Pisze on, dla mnie żyć to Chrystus. Jezus jest jego teraźniejszością i przyszłością do tego stopnia, że osądza przeszłość jako stratę. W obliczu tych świadków zadajemy sobie pytanie, czy codziennie odnawia moje spotkanie z Jezusem? Być może jesteśmy ciekawi Jezusa, interesujemy się sprawami Kościoła lub wiadomościami religijnymi, otwieramy witryny, gazety, rozmawiamy o rzeczach świętych, ale w ten sposób pozostajemy na poziomie, co mówią ludzie, sondaże, na poziomie przeszłości. Jezusa to mało interesuje. Nie chce on reporterów ducha, a tym bardziej chrześcijan zakładki. Szuka świadków, którzy codziennie mu mówią, Panie, Ty jesteś moim życiem. Egli non vuol reporter dello spirito, tanto meno cristiani da copertina o di statistiche. Egli cerca testimoni. Bowiem spotkawszy Jezusa, doświadczywszy Jego przebaczenia, apostołowie byli świadkami nowego życia. Już nie oszczędzali dalej siebie samych. Nie zadowalali się półśrodkami, ale podjęli jedyną decyzję możliwą dla tych, którzy podążają za Jezusem. Miłość bez miary. Oni wylali siebie na ofiarę. Więc my prośmy o łaskę, abyśmy nie byli chrześcijanami letnimi, którzy żyją półśrodkami, którzy pozwalają, aby miłość ostygła. Odnajdujmy nasze korzenie w codziennej relacji z Jezusem i w mocy Jego przebaczenia. Jezus pyta także Ciebie dzisiaj, podobnie jak Piotra, kim dla Ciebie jestem? Czy Ty mnie kochasz?
Pozwólmy, aby te słowa weszły do naszych serc i rozpaliły pragnienie niezadowolenia się minimum, abyśmy i my byli żyjącymi świadkami Jezusa. Dzisiaj są poświęcane paliusze dla księży, arcybiskupów, metropolitów, mianowanych w ostatnim roku. Paliusz to przypomnienie owcy, a pasterz jest powołany do niesienia jej na ramionach. Jest to znak, oddać swe życie za owce. Zgodnie z piękną tradycją, radość tę dzieli dzisiaj z nami delegacja Patriarchatu Ekumenicznego, którzy serdecznie pozdrawia. Wasza obecność przypomina nam, że nie możemy też oszczędzać się w drodze ku pełnej jedności między wierzącymi w komunii na wszystkich poziomach, bowiem razem ku pełnej jedności jest jedności między wierzącymi w komunii nas wszystkich i na wszystkich poziomach, bowiem razem pojednani przez Boga i przebaczający sobie nawzajem, jesteśmy powołani, aby naszym życiem być świadkami Jezusa. E perdonatici a vicenda, siamo chiamati ad essere testimoni di Gesù con la nostra vita.